To teraz ja. Dzień dobry, chwała Bogu. Witajcie bracia i siostry. Witam was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest mi tutaj naprawdę niezmiernie miło być z wami. Jesteście na razie jedynym zborem, w którym usłużyłem więcej niż dwa razy. Właściwie więcej niż raz. Wiele osób zaprasza, jakoś nie ma powtórnych zaproszeń. Także cieszę się, że są jeszcze tacy ludzie na świecie, do których mogę przyjechać. Na początek ten młody brat, co mówił na początku słowo. Mieliśmy chyba wspólnego nauczyciela, mnie też tak właśnie uczono modlić się. Podziękuj, przeproś, a potem poproś. No i też tak właśnie dziękowałem, przepraszałem, prosiłem i dokładnie to samo było. Także szczerą prawdę powiedziałeś, bracie, że... Michale. Więc mieliśmy podobnych nauczycieli, bo nie przypuszczam, że tych samych. Pochylmy nasze głowy na początku. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękuję Ci za ten czas tutaj, który mamy. Dziękuję Ci, Panie, za ten dzień i za to, że wstaliśmy i mogliśmy otworzyć oczy, bo Ty to Ty, Panie, zdecydowałeś, że je otwarliśmy i mogliśmy tutaj przyjść i zgromadzić się. Powierzam się, Panie, Tobie. Używaj mnie jako swojego narzędzia. Błogosławię to zgromadzenie tych ludzi, ten Kościół, Panie. Niech Twój Duch Święty prowadzi nas w tym rozważaniu. Amen. Bracia i siostry, otwórzcie sobie na początek pierwszą księgę Samuela, rozdział 18. I wersety od 6 do 16. A gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem i pląsami przy wtórze bębnów z radosnymi okrzykami i przy dźwiękach cymbałów. I odezwały się pląsające kobiety w te słowa. Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. I gniewało to bardzo Saula i nie podobało mu się to powiedzenie i rzekł. Przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brak mi już tylko królestwa. Brak mu już tylko królestwa. Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Dawid grał na harfie jak co dzień. Saul zaś trzymał w ręku włócznie. Wtedy rzucił Saul włócznie z tym zamiarem przy gwoździe Dawida do ściany, lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie. I Saul zaczął się bać Dawida, gdyż Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Saul usunął go więc od siebie i ustanowił go dowódcą 1000 wojowników. Gdy Dawid przedsiębrał wyprawy wojenne na czele tego oddziału, Dawidowi udawało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim. Gdy zaś Saul widział, że tamten ma tak wielkie powodzenie, zdjął go lęk przed nim. Cały zaś Izrael i Juda lubili, gdy Dawid na ich czele przedsiębrał wyprawy wojenne. To jest ciekawe słowo, przedsiębrał. Tak. Moje ulubione na dzisiaj. Jeszcze raz powiem, naprawdę jest to wielki zaszczyt dla mnie usłużyć w tym znakomitym, słynnym zborze. I chciałbym wam też przynieść pozdrowienia od mniej słynnego zboru w Jarosławiu. Serdecznie święci z Jarosławia i okolic pozdrawiają świętych w Tarnowskich Górach. Dziękuję. Ja możliwe, że to już mówiłem tutaj, ale powiem jeszcze raz, żebyście naprawdę pamiętali, to myślę, że są ważne sprawy, że naprawdę wy jesteście słynni w całej Polsce, nawet nie tylko w Polsce, na pewno w Wielkiej Brytanii, w Irlandii. I kiedy mówi się o właśnie HWE, to się myśli o Tarnowskich Górach. W ogóle jak się mówi nie tylko może tam o tym HWE, ale o zborach biblijnych, to bardzo często zbór w Tarnowskich Górach jest też wymieniany. I naprawdę tutaj nie, wiecie, nie chcę sobie podbudować publiki. No raczej wierzycie, że nie kłamie. No tak właśnie jest. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry,
No będę mówił do was. No pewnie nic zaskoczonego, ale oczywiście pozdrawiam tych, którzy nas oglądają na YouTube, są przy tych swoich komórkach, monitorach. Wiem, że też niektórzy, którzy oglądają, też są w jakichś zborach. Więc poniekąd do was też będzie to przesłanie. Do tych, którzy nie są w żadnych zborach albo właśnie wyznają kościół albo zbór internetowy, to powiem tak, no musicie przyjechać tutaj, zobaczyć i ja was nie będę przekonywał, sami zmienicie zdanie, bo Bóg powołał nas do społeczności. I drodzy bracia i siostry, kiedy tutaj przyjeżdżam, albo rzeczywiście mówi się o Tarnowskich Górach, to was znają, ale gdzieś myśli się o pastorze Bartku, no, pastorze Marku. Ci, co oglądają, to też wiedzą, słyszą te anielskie, piękne głosy, no i też rozpoznają niektórych mężów bożych, którzy tutaj stoją i naprawdę bardzo, bardzo dobre poselstwa, kazania mówią. Tutaj brat na początku powiedział, o, będzie petarda dzisiaj. Są, tak, petarda wśród takich ludzi, to same petardy, to żeby nie wypał nie był. No i pewnie macie rację, że większość gdzieś tam myśli o tych osobach, bo one są na widoku. Ale ja będę mówił dzisiaj do was, bracia i siostry, bo no tak, co prawda, gdyby nie pastorzy starsi, no to przypuszczam, że was by tutaj nie było. No, znaczy ja wiem, bo wy jesteście już na tyle dojrzałym zborem, że wiadomo, że Jezus Chrystus przyprowadził, to on gromadzi, on buduje ten kościół, ale on ma swoje narzędzia. I on używa swoich narzędzi i potem kieruje i buduje kościół, więc ci, co tam przed kamerami, to wykreślcie od razu komentarz swój, że bredzę. Oni to wszystko wiedzą. Ale gdyby naprawdę nie ci ludzie, nie te narzędzia, to was by tu nie było. Ale z drugiej strony, gdyby nie wy, to wasi pastorzy, wasi starsi nie wzrastaliby tak w wierze, jak wzrastają. Bo te wszystkie dobre pomysły, te wszystkie propozycje, które przynosicie, są na pewno doskonałe, ale tylko i wyłącznie Bóg je potrafi rozwiązać i oni z całą pewnością niejednokrotnie muszą modlić się, wertować Słowo Boże, aby wam pomóc. I słuchajcie, to nie jest takie jakieś nienormalne, bo ja też kiedyś chodziłem do kościoła, siedziałem w ławce na krzesełkach i naprawdę moje pomysły, takie szczere pomysły, żeby pomagać w budowaniu zboru były rewelacyjne i ja bardzo często przychodziłem do pastora, do starszych. Czasami wydawało mi się, że oni niekoniecznie słuchają tego, więc przychodziłem znowu, żeby im czasami się przypomnieć, potem znowu przypomnieć i gdzieś tam pokazać. I, no, no i taki właśnie byłem. Z całą pewnością moi pastorzy również musieli dużo wertować Słowa Bożego. Ale no, stało się tak pewnego dnia, że Bóg mnie powołał do takiej służby, można powiedzieć, na widoku. No i otworzył mi też oczy na pewne sprawy. Jak mi otworzył te oczy na pewne sprawy, to poszedłem do mojego pastora, przeprosiłem go za wszystkie dobre rady, za wszystkie świetne pomysły. I słuchajcie, jak już mówiłem, my wiemy o pastorze Bartku, o starszych, o pastorze Martku, ale czy zadawaliście sobie pytanie, kim wy jesteście w Kościele Jezusa Chrystusa? Co Bóg od was oczekuje? Jak na was patrzy Bóg? No, należycie do drugiego najlepszego zboru w Polsce, tak? Po Jarosławiu oczywiście. Ale dobra, żeby się nie kłócić, to na pewno do najlepszego w województwie śląskim, niech ten Jarosław będzie na Podkarpaciu najlepszym. Należycie. To też przecież zobowiązuje. I naprawdę tutaj jest dokładane staranie do tego, abyście mieli jak najlepsze
jak najlepszą naukę, jak najlepsze słowo, jak najlepszy przekład czysty w oparciu o Słowo Boże. I no, w ogóle te świadectwa tutaj, które wychodzą ci właśnie bracia, no i wy, siostry oczywiście w modlitwach, też pokazuje, że idziecie za tym. I naprawdę nie ma się to wstydzić, że no, w wielu przypadkach jesteście lepsi od innych. Znacie naprawdę dużo historii. Nie tyle, że znacie, potraficie jeszcze je zastosować w swoim życiu. Znacie naprawdę dużo historii biblijnych i przypuszczam, że większość z was no, ma tam jakichś ulubionych bohaterów właśnie z kart Pisma Świętego. Możliwe, że bracia może tak myślą, żeby wzorować się na Mojżeszu, na Abrahamie, no, na Dawidzie oczywiście. Siostry możliwe, mam nadzieję też, że patrzą i chcą brać przykład z Marii. Myślę tutaj o Maria, o Matce Pana Jezusa. Bo to jest naprawdę, przepraszam mój błąd, to była święta kobieta. Bo no my naprawdę uważamy ją za świętą kobietę i czcimy w ten sposób, który należy oddawać oczywiście cześć człowiekowi, ale dla nas była, bo umarła. Nie jest, tylko umarła. Ale z całą pewnością należy brać z niej przykład i mam nadzieję, że kobiety biorą z Marii, Matki Pana Jezusa, przykład. No oczywiście biorą, no nie wiem, z Anny, Matki Samuela, z Pryscylli, tak, która przecież była pomocą dla swojego męża, prowadziła zbór. Kto tam jeszcze? Febę, tak? Proszę? Estera. Febę, wiecie, to takie miejscowości, której się nie da wymówić, która jest zapisana w liście do Rzymian 16:1. No z tych bohaterów możemy brać z całą pewnością przykład i mam nadzieję też, że jak czytacie Pismo Święte, to właśnie bierzecie. Tam jest wielu bohaterów. A czy zastanawialiście się i zapytam was, czy kogoś bohaterem jest na przykład Judasz Iskariota? Albo no wspomniany Saul, król Saul. Czy jest kogoś bohaterem? No raczej nie, ale popatrzcie się na Judasza. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, może niektórzy zapomnieli, może sobie nawet nie zdawali sprawy, ale Judasz to był apostoł, jeden z 12. Wy tutaj doskonale wiecie, bo pastorzy dbają o ten kurs podstaw, tam bodajże w 7 lekcji, kiedy jest o kościele lokalnym, kiedy jest też o powołaniach, o służbach, o urzędach, no to jest ta pięcioraka służba wymieniana i tam jest też apostoł przecież, tak? Który jest powołany przez samego Pana Jezusa. I wiecie, że takim kimś był Judasz? Pastor tam z całą pewnością mówi, że właśnie na taki urząd powołuje Bóg, Pan Jezus i on się nie może pomylić, bo Pan Jezus się nie myli. Mówi też o starszych, że starszych zazwyczaj wybiera pastor, zgromadzenie. No i tam bywa tak, że no to wybiera człowiek i ten człowiek by się mógł pomylić, tak? No więc Judasz Iskariota był apostołem. Czy Pan Jezus się pomylił? Przecież to był apostoł. Czy apostoł to jest dla was ktoś taki byle kto? A król Saul, przecież król Saul był namaszczony przez Boga. Nawet Dawid miał okazję, żeby go zabić, ale mówi nie, nie, nie. Ja na pomazańca pańskiego ręki nie podniosę. No czytaliśmy tutaj, że duch zły wstąpił w niego. Wiemy, jak to się wszystko skończyło, ale słuchajcie, przecież to był ktoś, kto był wybrany przez samego Pana Boga. Przekonałem was w takim razie, że... No widzę, że nie. No i dobrze, to nie o to chodziło. Słuchajcie, kiedyś miałem taką sytuację, to jeszcze kiedy byłem w Anglii, wynajmowaliśmy salę do naszych nabożeństw od pewnego kościoła, w którym ja wcześniej też byłem członkiem, w którym wzrastałem. Ale tak się stało, że ten pastor, który to prowadził, został
powołany do innego zboru, przyszedł nowy pastor. I z tym pastorem jakoś tak nam się nie układało. To nie był ktoś z zewnątrz, to był człowiek, który był członkiem tego zboru, który uczęszczał do seminarium biblijnego, który był też diakonem. Ja z nim bardzo dużo współpracowałem podczas pandemii. Myśmy się znali. I tak się stało, że on się stał też pastorem. Ja tam nie będę wnikał w powołania, rozpoznania, urzędy. W każdym razie mnie już tam nie było, gdyż Bóg wyznaczył mnie, moją rodzinę do innej służby. To zostało rozpoznane. Zostaliśmy, tak jak w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, Paweł z Barnabą oddzieleni do zupełnie innej misji, ale współpracowaliśmy. Kiedy był, powiedzmy, ten stary pastor, ale on nie jest taki stary, bo rok starszy ode mnie, więc młody człowiek. Z tym starym pastorem mieliśmy bardzo dobre relacje. My spotykaliśmy się kilka razy w tygodniu, rozmawialiśmy. On był też wykładowcą w seminarium biblijnym, także miałem takie prywatne studium ze względu na to, że mój angielski nie był na tyle, żeby przemielić King James Version. Więc miałem prywatne nauczania, indywidualne. Dużo piliśmy kawy, dużo modliliśmy się, dużo czytaliśmy, rozmawialiśmy. On dużo zjadł polskiej kiełbasy, mu bardzo smakowała. Naprawdę bardzo dobry czas. Mieliśmy takie relacje ze sobą. Kiedy potrzeba było pomocy, a on często potrzebował pomocy, bo coś popsuł, to ja jechałem. Ale kiedy ja potrzebowałem takiej duchowej pomocy, to on też... nie było tak, żeby nigdy nie przyjechał. Może nie zostawiał wszystko, bo są pewne rzeczy, których nie mógł zostawić. Ale zaraz jak tylko mógł, przyjeżdżał i wzmagał. Dobra relacja. Z tym nowym pastorem, nowym starym, przecież to nie był dla mnie jakiś nowy człowiek, jakoś nam się za bardzo nie układało. Tak, przyszedł, miał oczywiście swoją wizję, ale wszystko mu nie pasowało. Łącznie z tym, że jakieś problemy były, bo też nagrywaliśmy, transmitowaliśmy, że jakieś ustawienia poprzestawialiśmy. Chociaż mieliśmy zupełnie osobne profile, było to niemożliwe. Kiedy mu to wytłumaczyłem, to na następną niedzielę dowiedziałem się, że pilot na biurku był w złym miejscu. Taki wiecie, od tego rzutnika tam. Takie były takie dziwne rzeczy. No sobie pomyślałem, człowieku, może dobrym diakonem byłeś, tutaj jesteś świeżak, nauczysz się jeszcze, okej. Okay. Ja już mam trochę doświadczenia, to ty się nauczysz. Ale wiecie, to był jednak pastor. Ktoś to rozpoznał, ja przy tym nie byłem. On był przy moim rozpoznaniu tego urzędu jak najbardziej. Ale z całą pewnością nie powinno być takich relacji, to nie były jakieś nie wiadomo jak wielkie rzeczy, żebyśmy się tam kłócili, bili, ale nie powinno być takich konfliktów pomiędzy sługami Bożymi. I ja się modliłem do Boga: Boże, proszę Cię, pokaż mi, o co tutaj chodzi w tej sytuacji, i proszę Cię oczywiście, daj mi rozwiązanie. I Bóg do mnie przemówił. Bóg do mnie przemawia zazwyczaj przez słowo. Przemówił do mnie dwa razy. Powiem tak, znowu może się tam tym za kamerki wydać dziwne, ale tak, usłyszałem głos Boga. I drugi raz, jak go usłyszałem, to było: Paweł, ty we mnie nie wierzysz. Więc powiedziałem: dobrze, Boże, już nie mów do mnie osobiście, mów do mnie przez słowo, tam jest wystarczająco rzeczy, które mi ciężko przetrawić. Nie muszę tego tak bezpośrednio słyszeć od Ciebie. Więc Bóg do mnie mówi przez słowo. Ja się modliłem i najczęściej jest tak, że ja sobie tak otwieram Biblię i modlę się: Boże, wskaż mi słowo. To nie jest tak, że ja sobie, wiecie, modlę się, otwieram a Saul mawiał do Janatana i sobie próbuję do tego dobrać. Po prostu taki mam zwyczaj, że otwieram to słowo, modlę się i potem jakoś dociera do mnie, że mam iść do pewnego fragmentu. Tym razem Bóg powiedział: zacznij czytać według planu Starego Testamentu. Ja mam kilka planów, które czytam. Mam Stary Testament, Nowy Testament, listy, trzy, cztery plany moje osobiste. Ale Bóg mówi: zacznij czytać według planu Starego Testamentu. I właśnie na ten czas miałem 18 rozdział pierwszej księgi Samuela. To, co czytałem na początku, pamiętacie? Wraca Dawid. Wszyscy się cieszą, a Saul się nie cieszy. Saul jest zazdrosny. Kobiety wiwatują, wszyscy się cieszą,
Saul się nie cieszy. I jak to przeczytałem, mówię, to Boże, to jest przecież moja historia. To jest dokładnie moja historia. Ja, kiedy byłem w tym zborze, z którego wyszliśmy, gdzie wynajmowaliśmy, ja tam dużo służyłem. Starałem się służyć, ile się dało, szczególnie podczas pandemii. Łącznie z tym, że jeździłem tam, robiłem zakupy. Ludzie nie do końca pochwalali to, że się nie boję, ale z drugiej strony cieszyli się, że jest ktoś, kto się nie boi i im robi zakupy. Cieszyli się, że powstaje nowa społeczność, że Polacy się tam odnajdują. Naprawdę mi kibicowali. Tak się poczułem jak ten Dawid właśnie, jak te kobiety. I co jeszcze właśnie jak te kobiety śpiewają, Saul pobił 1000, Dawid 10 000, to nie o to chodzi, że tamten pastor pobił 1000, a Paweł Banasi 10 000, ale właśnie w tych wyświetleniach, no można by powiedzieć tak, tamten kościół miał 1000 wyświetleń czy lajków, a Paweł miał 10 000. No i mówię, no moja historia. Po prostu moja historia. I tak sobie pomyślałem, no tak, ten pastor ledwo zaczął być pastorem i wzbił się w pychę. Ale potem sobie pomyślałem, Boże, przecież ja się nie modliłem o to, żebyś ty mi pokazał to, co ja wiem, ale byś mi pokazał, po co to jest i dał na to rozwiązanie. No bo generalnie cóż Dawid mógł poradzić na to, że pobił Goliata, że Bóg mu pobłogosławił? Cóż ja mogłem poradzić na to, że Bóg mi błogosławi i wszyscy o tym mówią dookoła, jak tutaj Duch Święty działa, jak się cieszymy, rzeczywiście, bracie, idziesz. No cóż ja mogłem na to poradzić? Przecież to Bóg robił, a nie ja. Ale nie dało mi coś w spokoju w tej pięknej historii, mojej historii. I mówię, Boże, dalej, nie, wskaż mi rozwiązanie tego konfliktu. Nie pokazuj mi, co ja wiem, tylko pokaż mi, czego ja nie wiem. Długo się zastanawiałem nad tym. W ogóle Dawid to był mój ulubiony bohater. Jak myślałem o jakimś pasterzu, to sobie zawsze myślałem o Dawidzie. Jakoś nie miałem takiej odwagi, żeby pomyśleć o Panu Jezusie, tym pasterzu, ale o Dawidzie. On był taki wzór dla mnie. No, z pominięciem może tej Batrzeby, ale taki wzór. Też potrafił się zawsze ukorzyć. No tak na marginesie, takim moim największym bohaterem biblijnym to jest Jozue. No ale w tych modlitwach i medytacjach nad tym fragmentem modlę się, Boże, czego tutaj nie widzę. I w pewnym momencie Bóg mi pokazuje, że w tej historii to ja jestem Saulem, a nie Dawidem. To strasznie przerażające było dla mnie. Przecież ten pastor wzbił się w pychę i rzeczywiście był pyszny. Ale zacząłem się zastanawiać nad tym, w ogóle sam nad swoją modlitwą. O co ja się modliłem do Boga? Co takie oczywiste? Mam problem, klękam, modlę się do Boga. Tylko czy my sami wiemy, o co się w ogóle modlimy? No przecież ja modliłem się o pokazanie problemu i rozwiązanie go, a nie to, żeby Bóg mi wskazał to, co ja chcę usłyszeć. Boże, wydawała się taka historia, ale tu jestem ja. Ja jestem tym Saulem, a nie Dawidem. No i właśnie. Czyli to ja wzbiłem się w pychę. To ja wzbiłem się w pychę. Jak zacząłem się zastanawiać, no tak. Przecież w ogóle potraktowałem tego człowieka tak z góry. On jest dopiero nowicjusz. Ja już mam doświadczenie. Ja już 2 lata jestem pastorem, a tamten dopiero zaczyna. Przecież on powinien się mnie pytać w ogóle, jak prowadzić zbór, jak to wszystko, w szczególności, że tamten stary pastor, poprzedni pastor, przychodził nieraz z poradami, rozmawialiśmy. To on to powinien robić. W szczególności, że popatrzcie się na te wyniki. To oni 20 lat mają zbór, ledwo 40 osób, a u nas już na początek 30 parę. Z dziećmi to w ogóle prawie pod 50. To kto tu się wzbił w pychę? No i niestety Bóg mi pokazał. Fajny bohater. Fajny jest ten bohater Dawid. Dobrze, że z niego czerpiesz.
Ale w tym przypadku niestety twoim bohaterem jest Saul. Bo to ty wzbiłeś się w pychę. No i tak, tamten pastor też się wzbił w pychę, ja się wzbiłem w pychę, no niestety poszło to za daleko. No i jedynym rozwiązaniem trzeba było się po prostu stamtąd wynieść i szukać nowego miejsca. Bo to nie miało sensu, żebyśmy razem współpracowali. Na szczęście Bóg jest tak wielki, że z mojego błędu, z mojego grzechu, za który przepraszałem, pokutowałem, Bóg potrafił zrobić coś innego, wielkie błogosławieństwo, dać nam inny lokal, tańszy lokal, większy lokal, wśród Polaków. Zupełnie to zmienił, bo Bóg jest wielki po prostu. Wszystko się rozwiązało zupełnie nie po mojej myśli. Ja niestety nie byłem tym, co pobił 10 tysięcy, tylko tym, co 1000. W innym przypadku, innym takim bohaterem, którego wskazał mi Bóg, kiedy modliłem się, kiedy prosiłem właśnie ta nowa przygoda, że tak to nazwę, czyli powrót do Polski, nowy zbór. No i oczywiście modliłem się taki troszeczkę przerażony, Boże, daj mi mądrość. Już wiedziałem, że co z tego, że mam to doświadczenie przy jednym zborze, ale to będzie inny zbór. Już wiedziałem, że to nie należy. No, zresztą, co to za doświadczenie. I modliłem się, Boże, pokaż mi, jak ja to mam w ogóle kroczyć. I daj mi mądrości. I Bóg pokazał mi króla Hiskiasza. Kojarzycie króla Hiskiasza? On jest opisany tam w Księdze Królewskiej, Księdze Kronik. Chyba jego ojcem był Achaz albo Achab, żeby tam Achaz, tak? W każdym bądź razie Achaz był ten, co robił źle w oczach Pana, Hiskiasz był ten, co robił dobrze, potem syn jego robił źle, a potem następny robił znowu dobrze. I Bóg mi pokazał tego króla Hiskiasza i tak sobie pomyślałem, ciekawy król Hiskiasz, w sumie dobry król, ale przyszło mi takie zastanowienie, Boże, a czemu nie Jozjasz? Bodajże wnuk Hiskiasza. Bo o Jozjaszu to czytamy, że nie było już takiego króla po nim, takiego mądrego. On bodajże tam został 8-latkiem jako król, przywrócił wiele, wiele rzeczy i był takim wspaniałym królem. Ale Bóg mi pokazał, że Hiskiasz. I powiem wam, że tak troszeczkę Hiskiasz. No. Fajny, dobry król, tylko osobiście mi się nie podoba. Czemu mi się nie podoba? Bo też znam historię oczywiście króla Hiskiasza i jest taka historia, że dobrze mu się tam wszystko działo, ale w pewnym momencie on też znowu zbił się w pychę. I zaczął się tam chwalić przed tymi Babilończykami wszystkim, co on tam posiada. Bóg to zganił. I mówię, czemu mi, Boże, pokazujesz takiego gościa? Żebym z niego brał przykład, skoro to jest człowiek, który no, wzbił się w pychę. Jakbym z tego Jozjasza brał przykład, to o wiele lepiej by było. Czy nie chciałbyś, żebym był taki jak Jozjasz? No i znowu modlę się, czy na pewno tam, Boże, wybacz, że ośmielam się do Ciebie mówić, ale pokaż mi, czy to na pewno ten Hiskiasz. No i Bóg mi pokazał, rzeczywiście, Hiskiasz wzbił się w pychę raz. A Ty, Paweł, z poprzednim pastorem to już raz, a teraz to już drugi. No i zacząłem tak analizować swoje życie, prywatnie wam się przyznam, nie powtarzajcie tego nikomu. Było więcej niż dwa razy wzbicia się w pychę. No i właśnie, ten król. I zacząłem się, jeszcze raz oczywiście, czytać o królu Hiskiaszu. Dlaczego on ma być moim bohaterem? Nie wiem, czy wiecie, ale król Hiskiasz wyszedł do niewierzącego Izraela, bo tam już było podział, tak? Na Judę i na Izrael. Izrael to właściwie cały czas był daleko od Boga. A on wyszedł do tego niewierzącego Izraela i zaprosił ich na Paschę, modlił się za nich. Przeczytajmy sobie tą historię. Ona jest druga księga Kronik. Proszę. Tak, ale chciałbym, żebyśmy to z Kronik przeczytali, bo w Kronikach też, w Księdze Kronik też jest to opisane. Druga Księga Kronik, 30
rozdział i wersety od 15 do 20. Ja wiem, te królewskie to się w miarę fajnie czyta, kronik trochę gorzej. To są te takie, wiecie, księgi nudnawe, tak? Tyle tych imion, zapamiętać po kiego to w ogóle tutaj napisali. Te mojżeszowe też by mogli do tych dwóch ograniczyć, no nie? Bo te wszystkie to się zaczynają. No ale nic, ja czytałem akurat w drugiej księdze kronik i od 15 wersetu. Potem 14 dnia drugiego miesiąca zabili baranka paschalnego. Zawstydzeni kapłani i lewici poświęcili się i wnieśli ofiary całopalne do świątyni pańskiej. Stanęli na swoich stanowiskach zgodnie z dotyczącym ich postanowieniem zakonu Mojżesza, męża Bożego. Kapłani kropili krwią, którą brali z rąk lewitów. Wielu bowiem było w zgromadzeniu takich, którzy się nie poświęcili. Lewici więc dokonywali uboju baranków paschalnych za tych wszystkich, którzy nie byli czyści, by je poświęcić Panu. Większa bowiem część ludu, głównie z Efraimitów, Manasesytów i Sacharytów i Zebulonitów, nie oczyściła się i jadła paschę niezgodnie z przepisami. Dlatego Hiskiasz modlił się za nich tymi słowy: Panie, który jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce skłania do szukania Boga, Pana Boga swoich ojców, choć nie jest tak czysty, jak należy, aby obcować z tym, co święte. I wysłuchał Pan Hiskiasza i zachował lud. I tak sobie pomyślałem. No, dobre podejście, taka postawa. Zaprosić kogoś na Paschę. Oni nie do końca spełnili wymagania, a musieli spełnić wymagania, musieli się oczyścić. Więcej, tu jest napisane, że niektórzy kapłani. Pomyślmy sobie dzisiaj. Pastorzy niektórzy nie byli wystarczająco święci, musieli ktoś tam, ludzie z ławek usługiwać. A jednak oni podeszli, król to widział i modlił się i wstawiał się za Bogiem, aby odpuścił ten grzech, aby zlitował się nad tymi, którzy szukają Boga. I Bóg tego wysłuchał. No i sobie od razu tak pomyślałem, a ty, Paweł, co byś zrobił? No co bym zrobił? Jak porządny chrześcijanin, nawtykałbym, że to jest... Ty może jesteś wierzący, może ty mówisz, ale na pewno nie biblijnie wierzący jesteś. Jak ty możesz o sobie mówić, że jesteś wierzący, skoro ty w ogóle chodzisz do kościoła rzymskokatolickiego? Jak ty w ogóle możesz mówić, że ty szukasz Boga, Bóg cię dotyka, a ty przyjmujesz te wszystkie sakramenty? Jak ty w ogóle możesz mówić, drogi, zostawiam już katolików, protestancie, że ty jesteś biblijnie wierzący, że ty wierzysz w Boga, oddałeś swoje życie Chrystusowi i chodzisz w nim 25 lat, skoro ty chodzisz do zboru, który jest uwikłany w ekumenii? No przypuszczam, że tak bym zrobił. A przynajmniej pomyślał. A czasami moje myśli są głośne. Możliwe, że dopisałbym też również jakiś komentarz na Facebooku. No i byłbym zadowolony, że spełniłem swój obowiązek. A Hiskiasz jednak modlił się z miłości za tymi ludźmi. Przecież on widział, że są niedoskonali. On się modlił, jak tam czytamy, za tych, Panie, zmiłuj się, którzy szukają Boga, Pana, Boga swoich ojców. On się za nimi modlił, on się za nimi wstawiał. Nie oskarżył ani jednego. No i co? A Bóg wysłuchał tej modlitwy. Niesamowity, jak dla mnie, przykład. W 31 rozdziale, 21 werset czytamy tak. W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, to też szczęściło mu się. To są słowa o Hiskiaszu. Bóg wybrał takiego bohatera. A ja tak pobieżnie stwierdziłem, że to nie jest dobry bohater. A tu czytam, że on kochał Pana Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy, całą myślą. Tak robił król Hiskiasz. No a co było z tym Jozjaszem? Może Jozjasz był lepszy?
No to jak jesteśmy w tej Księdze Kronik, 35 rozdział, 20 do 24. Po tym wszystkim, gdy Jozjasz już odnowił świątynię, wyruszył Necho, król egipski, by walczyć pod Karkemisz nad Eufratem. Jozjasz wyprawił się, aby się z nim potykać. Wtedy tamten wysłał do niego posłów z takim poselstwem: co jest między nami, królu judzki? Nie przeciwko tobie dziś wyruszyłem, lecz przeciwko domowi, z którym jestem w stanie wojny. Bóg zaś kazał mi, ażebym się spieszył. Nie sprzeciwiaj się Bogu, który jest ze mną, aby cię nie zgubił. Lecz Jozjasz nie zaniechał go. Owszem, szykował się, aby się z nim rozprawić, nie słuchając słów Necha, które jednak pochodziły z ust Bożych, i ruszył do bitwy na równinie Megiddo. Temu ucznicy trafili króla Jozjasza. Wtedy król kazał swoim sługom: wywieźcie mnie stąd, bom ciężko ranny. Jego słudzy wyciągnęli go z wozu bojowego i umieścili na innym wozie, który też do niego należał, i zawieźli go do Jeruzalemu, gdzie umarł i został pochowany w grobach swoich przodków. Cała Juda zaś i Jeruzalem opłakiwały Jozjasza. No i właśnie, nie było takiego króla. A jednak coś zrobił Jozjasz, co nie było zgodne z wolą Boga. Jak często nam się właśnie wydaje, że my znamy wolę Boga, że my sobie poobieramy tych bohaterów i mamy lepszy pomysł, niż Bóg ma właśnie przygotowany dla nas. Jak często też myślimy, że jesteśmy właśnie w dobrym kościele i widzimy tych wszystkich dookoła. Bo przecież mamy mówić o nas, o was. Kim ja jestem w zborze Chrystusa? No ja jestem ten dobry. Ten święty. Myślicie o sobie, że jesteście święci? No, dokładnie. A teraz tylko nie mówcie na głos, żeby nie było niepotrzebnie. A myślicie, że ci obok też? A mamy nadzieję, właśnie. Mamy nadzieję. To już to nie wygląda tak pewnie. Ale Bóg mówi. Bóg ma swoje plany. Inni też mają relację z Bogiem. No, może nie wszyscy mają dokładnie taką samą relację, ale Bóg ma i wyznacza. Bóg wykonuje plan, używa różnych ludzi, rozproszonych po całym świecie. Gdzie by tak pomyśleć, żeby w ogóle człowieka wysłać do Anglii i potem z powrotem, żeby coś zrobił? Ale tak się Bogu zawidziało. Każdy z was ma na pewno jakąś historię. Tutaj słyszałem, że siostry z Łodzi dojeżdżają skądś tamtąd. Taki ma Bóg plan. Po prostu taki ma Bóg plan. Biblia mówi, że w wielu miejscach, Biblia mówi, że pycha kroczy przed upadkiem i Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Dokładnie. Znacie pewnie słowa z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Żeby nie było, bo to też mi często zarzucają, że ja tylko w tym Starym Testamencie siedzę, w tych nudnych księgach. To niech będzie coś z Nowego Testamentu. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, 3:16-17 werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe pismo. Biblia mówi, że całe pismo jest pożyteczne do doskonalenia człowieka Bożego. Czyli właśnie ci antybohaterzy, którzy są w piśmie, również do czegoś są potrzebni. Nikt z was nie chciał być królem Saulem. O kobiet nie zapytałem, tak? Jakieś tam o księżniczki. Nikt nie chciał być apostołem. Ale właśnie, nikt z nas nie chce. Ale czasami się nimi stajemy. I mamy tych antybohaterów również tutaj opisanych po to, że jest to dla naszego pouczenia. Abyśmy nie tylko patrzyli na tych, co my chcemy, co nam się wydaje. Naprawdę, przecież przypuszczam, że większość z was pomyślała właśnie o Jozjaszu, jaki on był bardzo dobry.
bo przecież Bóg tak mówi, ale jednak miał swoje zachwiania, bo to był człowiek. A każdy człowiek zgrzeszył. Ja wiem, no, nieraz też w przypływie takiej szczerości, kiedy zastanawiamy się nad swoim życiem, może niektórzy pomyślą, czy jest możliwe, żebym popadł w pychę? Ale powiem wam, że to jest źle zadane pytanie. Bo nie trzy, ale kiedy? Niestety, nie trzy, ale kiedy wpadnę w pychę? I musimy naprawdę prosić Boga, aby okazał nam łaskę i wskazywał to, co jest w naszym sercu. 139 psalm. Panie, pokaż nam na końcu, co jest w moim sercu, żeby to mógł zmieniać. Odkryj przede mną prawdę. Powinniśmy cały czas wołać o to, aby właśnie nie popaść w pychę, aby myśląc, że wybieramy dobrego bohatera, stajemy się tym antybohaterem. Że to w pewnej historii nie my jesteśmy po tej stronie, tylko po tej drugiej niestety. Biblia nas do tego wzywa, bo całe Pismo jest pożyteczne do tego, aby wykrywać nasze błędy. Bóg używa ludzi w Kościele. Wierzycie w to, czy nie? Nie tylko tych, co wspomniałem wcześniej, o których cały świat wie, czy tam Polska. Jesteście w Kościele? Czy wierzycie, że Bóg was używa? Chce was używać? No to się cieszę. Ale czy myśleliście kiedyś o sobie, że to wy jesteście bohaterami dla innych? Mamy bohatera, pastora Bartka, pastora Marka. No tak, to są bohaterzy. Dla mnie pastor Bartek jest wielkim bohaterem, to przyznaję. Chociaż młodszy to traktuje go jak starszego brata, który przyjdzie, pomoże, a on nie traktuje mnie jak, wiecie, powinieneś to wiedzieć. On po prostu podchodzi z miłością. Ja osobiście traktuję go właśnie jak bohatera. Ale czy wy, no pewnie dla wielu jest też bohaterem, wtedy kiedy napomina, to z całą pewnością jest antybohaterem. Ale czy wy myśleliście o sobie, że jesteście bohaterami, że inni mogą was postrzegać jako bohaterów? Z całą pewnością jesteście bohaterami w swoich domach. Jesteście bohaterami dla swoich dzieci. Dzieci was obserwują i patrzą się. Oczywiście, kiedy dzieci nasze robią źle, no to mówimy, a od kolegów się nauczył, na podwórku, w szkole to ze szkoły to przyniósł, tak? Ale dzieci patrzą na nas. Dzieci uczą się od nas. Musimy o tym pamiętać, że pierwszymi bohaterami to my jesteśmy w domu dla swoich dzieci. Uświadomcie sobie, bo przypuszczam, że większość z was ma taką historię nawrócenia, że albo była wychowana w domu katolickim, chodziła do kościoła katolickiego, potem gdzieś tam odeszła, w ogóle zobaczyło, że to było złe i poznała Boga, może tam zaliczyła 2-3 jakieś dziwne kościoły, no i w końcu trafiła do tego najlepszego na Śląsku. I teraz jest fajnie. Przyszła z całym dobytkiem, możliwe, że całe rodziny się nawróciły, z mężem, z żoną, z dziećmi. No i jesteśmy w tym dobrym kościele. No i co? Bardzo często niestety myślimy, że jak jesteśmy w tym dobrym kościele, myśmy już tutaj poznali Boga, to te dzieci, które przyszły z nami, to one również poznają Boga. Ale nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że dziecko, każde dziecko, to, które chodzi do najlepszego kościoła na Śląsku, te, które ma wierzących rodziców, ono samo musi się kiedyś nawrócić, a potem nowo narodzić? Ja wywodzę się, to już pewnie słyszeliście, mówiłem, ja wywodzę się z domu protestanckiego. Nigdy nie byłem katolikiem. Moi rodzice nigdy nie byli katolikami. Część dziadków nie była nigdy katolikami. Ale ja, chociaż chodziłem do tych dobrych kościołów, czerpałem przykład z dobrych rodziców,
to ja też musiałem się nawrócić. I wiecie co? Nawróciłem się. Dzięki Bogu nawróciłem się. Nawróciłem się w 1996, jako 16-latek. A nowo narodziłem się, bo sami wiecie, wy już wiecie, że nawrócenie to jest jeszcze jedno, ale trzeba się nowo narodzić, no nie? 20 lat później. No i co z tego, że się nawróciłem i nawracałem wiele razy? Jak 20 lat później się dopiero nowo narodziłem. Na szczęście Bóg w swojej łasce dał mi dobrych rodziców, dobre wzory. I tak bardzo często właśnie ci domownicy byli dla mnie bohaterami. Jak tutaj przyjeżdżam, lubię tutaj przyjeżdżać, patrzeć się na was, na te uśmiechnięte twarze, niektórych już poznaję. Znaczy większość poznaję, znakomitą większość imion nie kojarzę, ale was poznaję. Ale jest tutaj siostra Grażynka. Dobrze powiedziałem, Grażynka. Może. Siostra Grażynka. I wiecie, jak przyjeżdżam i siadam tutaj, albo z nią się widzę, to siostra Grażynka przypomina mi moją babcię, babcię Zosię. Moja babcia Zosia już nie żyje. Dlaczego ona mi ją przypomina? Jak patrzę się na siostrę Grażynkę i na jej ręce, przypomina mi się moja babcia Zosia. Dokładnie te same ręce. Moja babcia była Bożą kobietą. Miała niesamowity dar miłosierdzia, pomagania ludziom. Ale była człowiekiem i czasami w tym darze miłosierdzia rzeczywiście zagalopowała się i pomogła wszystkim, tylko nie tym, co w domu potrzeba. Ale wszyscy ją uważali za świętą kobietę. Była też położną. Tyle dzieci, co ona odebrała, przyjęła, my też odbierała przy porodzie. Wszyscy ją znali. Dziadek też był dobrym człowiekiem. Jeden, drugi. Też ich wszyscy znali. To byli bohaterzy. Oczywiście babcia miała taki fajny dar. Kiedyś nieraz przyjeżdżaliśmy w niedzielę na obiad, czy tam po obiedzie, jako już taki młodzieniec. Miałem prawo jazdy, bo właśnie babcia mi zafundowała prawo jazdy, żebym ją woził do lekarzy. I tak czasami przyjeżdżałem do niej w niedzielę. Babcia cieszyła się z radością. Zawsze mówiła: Pawełku. Nigdy nie powiedział do mnie Paweł, tylko zawsze było Pawełku. Albo jak woła: Pawełku. I te ręce zawsze pamiętam. I taka radosna, że przyjechał wnuczek do niej ją odwiedzić. Ucałowała mnie zawsze. Potem właśnie też tak musiałem się nachylać strasznie do tej babci. Ona mnie tak przyciągnęła do siebie. Taka radosna już tam woła: Wiesiu, Pawełek przyjechał. Czemu, bezbożniku, nie byłeś dzisiaj w kościele? Z takim radością, taki miała dar. Potrafiła od razu. I wiecie, no wtedy oczywiście nie była moją bohaterką. Ale patrząc na siostrę Grażynkę, przypominam sobie babcię. Jak dużo zrobiła, jak dużo się nauczyłem. Pamiętam, jak często wspominała i jak rozmawiała o Bogu, to apostoł Piotr to był jej ulubiony Piotr. Apostoł Piotr był ulubionym apostołem, tak? Okej, dobra. I zawsze mówiła: w listach Piotra apostoł Piotr zrobił to. No i też czytałem, rzeczywiście zachwycałem się, szukając, co ona tam widziała u tego Piotrka. Wiele rzeczy, no wiadomo, jak to człowiek, no czasami może zrobiła źle. Nie żyje już, ale wspominam ją, tak? O, teraz będziemy mieli takie fajne święto wszystkich świętych. Ja wiem, że to jest święto mojej babci, bo moja babcia była świętą kobietą. Umarła bardzo spokojnie, jak święta kobieta. I jak najbardziej. Przecież mamy wspominać tych ludzi. Ja nie będę się o nią modlił, bo nie mam potrzeby takiej nawet. Bo ja wiem, gdzie ona jest. Pomijając to, że wiem, że i tak by to nic nie dało. Ale ja wiem, gdzie ona jest. I to też jest jedna z moich bohaterek. Wielu jest takich bohaterów. I właśnie my również możemy być i jesteśmy bohaterami. Dla naszych dzieci, dla tych starszych w domu również jesteśmy bohaterami. Wczoraj byliśmy na konferencji w Żorach i tam jedno małżeństwo mówiło, nie pamiętam, 20 czy 25 lat nawrócone było. Chodziło do rodziny i po 20, no przyjmijmy, niech to będzie 20, po tych 20 latach oni się nawrócili. Dopiero po 20 latach, dlatego że oni przez te 20 lat ich obserwowali i powiedzieli po tych 20 latach: my wiemy, że to nie była ściema, to nie było jakieś hobby, to nie była moda.
Wy naprawdę służycie jakiemuś niesamowitemu Bogu. I oni dla nich stali się bohaterami. Jesteśmy bohaterami w pracy. Kiedy idziemy do pracy i pracujemy. I kiedy ludzie inni na nas patrzą, a tak powinni przynajmniej patrzeć, kiedy widzą, że mamy taką samą pracę, a nieraz mamy nawet gorszą pracę, to my jesteśmy uśmiechnięci. Moja żona tak ma, że ona idzie do pracy i zawalają ją tam jakąś robotą. A ona jest cały czas uśmiechnięta. I te koleżanki, to się pyta, co ty jesteś taka? Przyszedł kierownik i kierownik ma jakiś tam, no każdemu się zdarza zły dzień, no nie? I coś tam burknął tego. A ona zadowolona. A czemu ty jesteś zadowolona? Dlaczego ty tak sobie pozwoliłaś? No i ona wtedy mówi, bo ja nie pracuję dla niego, nie pracuję dla was, nie pracuję dla siebie, ja pracuję dla Boga. Co? No i tak jest. Oczywiście patrzą się, znaczy na początku patrzyli się dziwne i na was też pewnie będą się patrzeć. Jeżeli wy powiecie, że wy nie pracujecie dla siebie, tylko pracujecie dla Boga, to tak, dla ludzi to będzie dziwne. Dowalili wam jeszcze więcej roboty, a wy się cieszycie zamiast wziąć i nawtykać komuś. Nagle będą patrzeć na was dziwnie, dlaczego wy nie przeklinacie. Dlaczego wy nie kłamiecie? I będą myśleć, wywyższają się, co to oni nie są. Ta sekta, zobaczymy, jak to wytrzyma. Na pewno ich złapiemy na czymś. Ale jeżeli to trwa miesiąc, dwa, albo pół roku, albo więcej, a to wciąż jest tak samo, to oni zaczynają się pytać. Oni zaczynają się pytać, co jest grane. I moje żony też się pytają. A ona mówi, mają Ducha Świętego. O czym ty mówisz, kobieto? Znowu. I znowu odchodzą. Ale zawsze, nie, to jest coś nienormalnego. I tak mogą na was patrzeć ludzie. Przypuszczam, że patrzą. Róbcie swoje. Aż w pewnego momencie oni już nie wytrzymują. I dobra, mów więcej, o co tu chodzi. I to jest ten moment, kiedy możecie powiedzieć pełną Ewangelię. I możliwe, że znowu po tym, wiecie, powiedzą, nie, zwariował człowiek. Ale możliwe, że uwierzą tej Ewangelii, że też zapragną takimi być, jak wy jesteście. Też uwierzą w tego Boga, który jest Bogiem cudów, że takie rzeczy robi. Bo widzą, że przecież robimy nie to samo, on robi więcej. On przy tym się nie denerwuje. On też ma dzieci. Słuchajcie, ci ludzie, którzy nas otaczają, oni patrzą na was. Wy możecie być bohaterami. Bo jak nazwać człowieka, który drugiego ratuje od śmierci? Kiedy jest pożar, kiedy wpadają ci strażacy, czy ktoś tam kogoś uratuje, to w mediach jest napisane od razu bohaterski czyn, bohater, tak? Uratował komuś życie. A jeżeli my głosimy dobrą nowinę i ten ktoś odpowie na tą dobrą nowinę, to przecież też mu ratujemy życie. Ja wiem, że w mediach o tym nie napiszą. Ale kiedy staniecie przed Bogiem, to Bóg was uzna za bohaterów, bo uratowaliście komuś życie. Wy jesteście bohaterami dla innych ludzi. Ci ludzie nie będą patrzeć i słuchać pastora Kurylasa. Ci ludzie nie włączą WZN, bo ich to nie interesuje. Wy możecie mówić o czymś, oni nie interesują, oni mają swoich księży, tam swoich pastorów, albo w ogóle nie mają, ich to nie interesuje. On z nimi nie porozmawia, oni nie wysłuchają tego, ale będą się patrzeć na was i obserwować was, jak wy się zachowujecie. I będą myśleć, że wam odbiło. Ale w pewnym momencie taki już jest człowiek. Ciekawa istota. Ciekawska, wścibska. Musi się dowiedzieć. Pamiętajmy, że Bóg oczywiście w tym zbawieniu nie należy zapominać, nie wolno zapominać o Jezusie Chrystusie. Ale Jezus Chrystus używa nas jako narzędzi. Jest wiele przykładów, gdzie posłał Bóg anioła do Korneliusza, ale anioł mu nie powiedział Ewangelii.
Mówi, przyjdzie tutaj gość i on ci dopiero powie. Ale był inny przypadek, kiedy sam Pan Jezus pokazał się jednemu gościowi, który spadł z konia. I nie powiedział mu, tylko mówi, idź tam na ulicę prostą i tam czekaj. No i można by było pomyśleć, że apostoł Piotr, no to wiadomo, to była figura. On mógł powiedzieć Ewangelię. Ale kogo przysłał Bóg do apostoła Pawła? Do Szawła wtedy, jeszcze nie apostoła, tak? Gościa, o którym nic właściwie nie wiemy. Zwykłego, właśnie takiego jak my. On na niego nałożył ręce, tam wstąpił Duch Święty. I potem, co już apostoł Paweł zrobił, to wiemy. Więc możliwe, że nie nawrócicie tysięcy osób, może nie założycie tysięcy zborów, ale będziecie tym, który będzie zwiastował temu, kto to właśnie zrobi. Bo jesteście bohaterami, bo Bóg was wysyła. I słuchajcie, musicie zdać sobie z tego sprawę, że ludzie nas obserwują. Nikt z nas nie chce być właśnie Judaszem, nikt nie chce być Saulem. Ja też nie chcę być, ale czasami no tak nas Bóg widzi, że takimi jesteśmy, a mamy być bohaterami. I słuchajcie, ja dzisiaj, ja uwielbiam w ogóle jeździć w jakieś miejsca do was, to wiem, to Murbeton to jest takie oczywiste, że wiele błogosławieństw będzie. Ja odbiorę wiele błogosławieństw i odbieram wiele błogosławieństw, ale w innych miejscach również, bo ludzie na was patrzą i nawet nie wiecie co. Nawet nie wiecie, co się może zdarzyć, ale coś jest. Tu jest siostra, nie wiem siostra, jak masz na imię, ale siedziała Elżbieta, siostra Elżbieta. Siedziałem obok siostry Elżbieta właśnie koło jej dzieci. Nie znam siostry Elżbiety, ale widziałem, jak siostra Elżbieta zwraca uwagę swoim dzieciom. Dla mnie jest bohaterką, bo mówię, skończ normalna osoba, która zwraca uwagę dzieciom, która chce, żeby wstały, kiedy trzeba wstać. Ale patrzyła się też z miłością, że nie tak, wiecie, stój na baczność tutaj. No, to są dzieci. Ja nie wiem, czy ona jest dobrą matką, czy nie. I mogę powiedzieć, mnie to nawet nie interesuje, to jest problem waszego pastora, nie mój. Ale ja wyciągnę ten fragment i dla mnie w tym momencie jest bohaterką. Ja pojadę do domu i będę się chwalił taką kobietą, siostrą Elżbietą. To zobaczę. Będę się chwalił siostrą Grażynką, która mi przypomina o mojej babci. Będę się chwalił oczywiście pastorem Bartkiem. Będę się chwalił bratem Michałem, u którego od piątku mam przywilej być. Naprawdę Boży człowiek, dla mnie bohater. Przyjął mnie do swojego domu, powiedział, czuj się jak u siebie w domu. Co prawda powiem wam tak, no daleko od tego, żebym się czuł jak u siebie w domu. Ale dlaczego? Bo u siebie w domu bym musiał sam sobie ugotować, albo przynajmniej przygotować, posprzątać to, a on wszystko zrobił za mnie. Jest dla mnie wielkim bohaterem. Słuchajcie, drodzy bohaterzy, obserwowałem was tutaj tak z boku. Siostra Elżbieta wie, dlaczego jest dla mnie dzisiaj bohaterką. Ale obserwowałem jeszcze inne osoby i nie powiem. Ale chciałbym teraz podejść wam podziękować, drodzy bohaterzy. Podejdę do niektórych osób i wam podziękuję. To nie znaczy, że inne osoby to jesteście źli, czy coś takiego, pominięci. Chciałbym podejść wam podziękować. Do niektórych podejdę i podziękuję wam, ale nie powiem wam za co. Zachodźcie w głowę za co. Pamiętajcie, że ludzie was właśnie tak obserwują. Ja dzisiaj będę odbierał od tych osób błogosławieństwo, ale pamiętajcie, że może być jeszcze coś innego. Więc pozwólcie, że teraz tutaj internaut, ja na chwilę znikam, zaraz wrócę.
Dobra, jesteście jeszcze, tak? Okej. No to jak jesteście, to dobra, to jedziemy dalej, tak? Bo to dzisiaj długi weekend był, tak? Jest długi weekend, o godzinę wyspani, no to, to możemy sobie ten. Słuchajcie, należycie do naprawdę wspaniałego Bożego zboru. Kochani, to wszystko zobowiązuje. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, od 1 do 9. Długo już mówię, czy nie? Tak, dobra. Więc w pierwszym zadanie domowe. W pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian. Pierwszy rozdział od 1 do 9. Tam jest opisany zbór. No, zbór w Koryncie, tak? Pisze apostoł Paweł do zboru w Koryncie. Ja jak to zawsze czytałem, to jak byłem w Spalding, to w drugim wersecie czytałem tak. Zborowi Bożemu, który jest w Spalding. Jak jestem w Jarosławiu, to czytam zborowi Bożemu, który jest w Jarosławiu. A wy sobie przeczytajcie. Zborowi Bożemu, który jest w Tarnowskich Górach. Dlaczego? Jak będziecie tam kiedyś studiować bardziej dogłębnie, to się przekonacie i zobaczycie, że ten fragment od 1 do 9 to jest opis... O, jest pastor. Wersety od 1 do 9 to jest opis Kościoła, nie tylko w Koryncie. To jest opis Kościoła, jak Kościół widzi Bóg. Możecie sobie przeczytać, nie wiem, my teraz studiujemy w Jarosławiu list do Kolosan. Te pozdrowienia są dwa wersety tylko. Ale to nie znaczy, że oni są jacyś gorsi. To jest po prostu wzór dla Kościoła. Tak Bóg widzi Kościół. Tak chce, aby ten Kościół wyglądał. Możecie tam zobaczyć, że jesteście wyposażeni w wszelkiego rodzaju dary łaski, ugruntowani na Jezusie Chrystusie. Macie wszystko. I jest napisane, że wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności. To wszystko macie od Boga. Drodzy bohaterzy, zostaliście wyposażeni we wszystko. Gdyby się komuś zachciało czytać dalej od 10 do 31, to generalnie jest opis Kościoła, jak go widzi człowiek. Przeczytajcie. I pamiętajcie, że należy patrzeć na Kościół tak, jak go widzi Bóg. Kochani, bądźcie, a właściwie bądźmy wszyscy bohaterami dla innych, a nie Judaszami. Amen.